Grzesiek, przed wami, mecz z Lechią Gdańsk. Niezwykle silnym i trudnym przeciwnikiem. O to, o to pożądane zrostu, może być no, bardzo ciężko w sobotę. No tak, na pewno fajny mecz przed nami. Przede wszystkim musimy tak do tego podejść. Jedziemy do lidera, który gra fajną piłkę ofensywną, więc dla nas to też jest na pewno sprawdzian i gdzieś tam wykładnik tego, w którą stronę zmierzamy na ten, na ten moment. Więc mam nadzieję, że. Ten mecz pójdzie po, po naszej myśli, e, i przywieziemy z Gdańska punkty, bo, bo po to jedziemy. Przy odrobinie szczęścia mogliście mieć po dwóch spotkaniach sześć punktów, a nie tylko cztery, ale mimo wszystko, chyba całkiem niezły początek tej wiosny. Znaczy, patrząc w perspektywie kolejnych, kolejnych meczów. No, sześć punktów na pewno by, by, by dużo, dużo ładniej wyglądało w tabeli dla nas po tych dwóch spotkaniach. Natomiast no, tego już nie zmienimy. No, musimy patrzeć w przyszłość i na kolejne spotkania, bo, bo to jest teraz dla nas najważniejsze. Jest Lechia, ja potem, potem Arka u siebie. Więc gdybyśmy punktowali z podobną skutecznością w, w, w tych następnych meczach, to, to na pewno wtedy można by było powiedzieć, że jest, że jest w miarę ok. I, i, Patrzeć w górę, w górę tabeli. O to nam chodzi, do tego chcemy dążyć, ale, ale te mecze, które przed nami, na pewno to zweryfikują i, i mam nadzieję, że to będzie pozytywna weryfikacja dla nas. Wyłączając ostatni mecz z Lechią przegrany przy Kałuży. Całkiem nieźle wiodło się pasom w potyczkach z Dańszczanami. Zresztą ten Zieliński mówił o tym na konferencji prasowej, że, że Lechia to jest taki zespół, który w sumie pasuje Krakowi swoim stylem. Faktycznie, jest to jakiś element, w którym możemy upatrywać swoje szanse? No, nie wiem. Wydaje mi się, że to jednak jest już troszkę inny zespół, bardziej dojrzały niż, niż wtedy, jak, jak, jak graliśmy przeciwko nim. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten zespół już się dotarł, bo, bo mają naprawdę fajne indywidualności, ale do tego. E Powstał zespół, więc, więc to może być ich, ich siłą, to jest ich siłą na, na tą chwilę, ale my musimy się temu przeciwstawić. Też jesteśmy dobrą drużyną, która, która potrafi grać w piłkę. Niejednokrotnie to pokazaliśmy. Musimy to przełożyć teraz na, na sobotę, na godzinę 18. Nic, nic więcej nie będzie się w tym czasie liczyło i, i wiemy, wiemy, o co gramy. Powiem jeszcze na koniec, wiemy wszyscy co spotkało Mirka Czowilo w meczu z Pogonią Szczecin, czy fakt tej kontuzji ważnego piłkarza dla, dla pasów może być takim dodatkowym bodźcem dla Was, że, że możecie zadedykować ewentualne punkty w Gdańsku właśnie dla, dla leżącego szpitalu Mirka? To znaczy, no, każda kontuzja jest e, gdzieś tam, każdego zawodnika uderza w jakimś tam stopniu w zespół. E, Miro e, czy, też, e, czy też Paweł e, są podstawowymi zawodnikami, więc, e, więc to dla nas na pewno bardzo istotne, e, że, że może ich nie być w kolejnych spotkaniach, ale są kolejni zawodnicy, którzy, którzy czekają na swoją szansę, bo czasami e, mówiąc, szczęście, nieszczęście jednego jest, jest szczęściem drugiego, więc nie. Niestety czasami, czasami tak bywa. Chcielibyśmy wygrać dla siebie i, dla, i na pewno dla Mielka i dla, dla tych chłopaków, którzy nie, mo, nie będą mogli nam pomóc w Gdańsku. Zrobimy wszystko, żeby, żeby tak było i żeby ta, ta ich rekonwalescencja przebiegała z, w, lepszych, w lepszych humorach.